Cześć, nazywam się Natalia Luba i jestem psychodietetykiem. Dzisiaj opowiem o diecie w Hashimoto. Jest ona bardzo ważna, żeby wesprzeć tak naprawdę leczenie farmakologiczne. Jeżeli chodzi o sam sposób odżywiania, powinien on się opierać na podstawowych zasadach zdrowego odżywiania. Ale pamiętaj, każdą dietę należy dobrać indywidualnie. Dlatego, że przy chorobie Hashimoto występują inne schorzenia, nietolerancje czy alergie pokarmowe. Na początku najlepiej wyeliminować jest produkty wysoko przetworzone. Należą do nich ciasta, ciasteczka, gotowe dania, chipsy czy dania typu fast food. Są one wysokokaloryczne, ale również posiadają wysoki indeks glikemiczny. Przy chorobie Hashimoto lepiej jest wprowadzić węglowodany o niskim poziomie indeksu glikemicznego, dlatego że to pomoże Ci ustabilizować poziom cukru we krwi, z którym można mieć problem przy chorobie Hashimoto. Również bardzo ważne jest włączenie błonnika pokarmowego. Z jednym z objawów niedoczynności tarczycy czy choroby Hashimoto są zaparcia. Błonnik pokarmowy pomoże Ci w regulacji perystaltyki jelit, pomoże Ci codziennie bez problemu się wypróżnić. Ponieważ błonnik działa jak taka miotełka, pomoże Ci usunąć zbędne resztki z jelit, usunąć toksyny czy metale ciężkie. Ale jeśli mowa o błonniku pokarmowym, to bardzo istotna przy nim jest odpowiednia podaż wody. Wodę, którą wypijamy oraz wodę, którą zjadamy wraz z posiłkami. Tej wody powinno być około od 2 do 2,5 litra wody dziennie. Również takim produktem, który działa przeciwzapalnie oraz wspomaga w chorobach autoimmunologicznych, są to tłuszcze. Głównie tłuszcze omega-3, ala, DHA czy EPA. Nie jesteśmy ich w stanie sami wyprodukować, dlatego musimy je dostarczyć wraz z produktami spożywczymi. Najwięcej tak naprawdę tłuszczów omega-3 znajdziemy w rybach, takich jak pstrąg, łosoś, makrela, ale również w oleju lnianym czy nasionach chia i orzechach włoskich. Skoro powiedzieliśmy już o tłuszczach i węglowodanach, oczywiście w diecie Hashimoto nie może zabraknąć pełnowartościowego białka. Aminokwasy uczestniczą w syntezie hormonów tarczycy i możemy je znaleźć w mięsie, w jajkach, w rybach oraz w produktach mlecznych i jego przetworach. Ale uwaga! Przy chorobie Hashimoto często współtowarzyszy nietolerancja laktozy. Wtedy trzeba produkty mleczne ograniczyć albo całkowicie wykluczyć. Ale pamiętaj, trzeba jeść odpowiednie węglowodany, białko i tłuszcze podczas diety Hashimoto.